Cześć, z tej strony Gosia Struczytam i dzisiaj otworzymy sobie paczkę. Ostatnio nie robiłam zbyt wielu książkowych zakupów, bo jeszcze nawet nie zdążyłam sięgnąć po książki, które dostałam na gwiazdkę. Ale w tej paczce z księgarni czytam.pl znajdują się książki, które naprawdę wiedziałam, że chcę mieć i co do których zakupu nie miałam żadnej wątpliwości, więc myślę, że są to w miarę rozsądne zakupy. Jak widzicie, ja już zdjęłam zewnętrzną folię, żeby było trochę szybciej. Mam tutaj właściwie dwie paczki i zaraz je sobie wspólnie otworzymy. Oczywiście Wy w ogóle nie widzicie tego, że ja to otwieram, więc musicie mi uwierzyć na słowo. I już pierwsza paczka stanęła otworem i na samym początku już widzę prezent od księgarni czytam.pl. Mamy tutaj książkę Margaret Atwood, Serce umiera ostatnie. I teraz jak zobaczyłam tę książkę, to zrozumiałam, że widziałam okładkę, ale kiedy Iza z księgarni czytam.pl pisała do mnie, bo wspominała mi, że dostanę tę książkę, to zupełnie nie wiedziałam, co ma na myśli, ale nadal nie jestem pewna, co to właściwie jest za książka. Komedia pomyłek, dziwaczna pościelowa farsa, fantastyczno-naukowy thriller więzienny, przewrotny psychodeliczny kryminał. To brzmi naprawdę dziwnie i właściwie zupełnie nie w stylu Margaret Atwood. O, wiele uniesień w czasie lektury. Dziękuję bardzo. Myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawa książka. I no, z opisu nie da się nic wywnioskować, więc jeżeli czytaliście, to koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tej pozycji. Następna książka też jest dla mnie zaskoczeniem, dlatego że wydawało mi się, że zapomniałam ją zamówić. Ale widać nie zapomniałam, a już zdążyłam przeprosić moją mamę, że nie zdążyłam jej do tego zamówienia. I to pokazuje, że chyba ostatnio jestem trochę zbyt zmęczona. I że jednak nie powinnam robić zakupów w środku nocy, bo to były zakupy robione w środku nocy. Są to Dziwne przypadki ludzkiego mózgu, sama kina. I jest to książka, którą zamówiła sobie moja mama po obejrzeniu recenzji Oli z Bookstobą. Dlatego, że Ola bardzo pozytywnie się o tej książce wypowiadała, a rzecz zapowiada się naprawdę ciekawie. Jest to historia neurochirurgii i różnych dziwnych przypadków związanych z ludzkim mózgiem. Ja też bardzo lubię takie książki z ciekawostkami, no na przykład medycznymi, więc myślę, że też po tę książkę sięgnę. Naprawdę wygląda bardzo ciekawie. I następna książka to też jest książka zamówiona przez moją mamę, w dodatku nie dla niej, tylko na prezent, więc w ogóle nie wiem, czy powinnam tę książkę pokazywać, ale trudno. Jest to Zgiełk czasu Juliana Barnesa, książka, którą ja też bardzo chcę przeczytać i na którą szykuję się od dawna. Jeżeli się nie mylę, to jest to historia Szostakowicza? Nie ma w ogóle tutaj takiej informacji, ale wydaje mi się, że tak, że na pewno jest to historia dotycząca kompozytora, który zostaje wciągnięty w jakąś taką grę z władzą. No, tyle wiem. Ponoć świetna pani Ania z Czytami Pisze poleca. Też chyba najlepsza książka roku według magazynu Książki, więc warto by było sprawdzić, co to takiego. No, ale ta książka nie jest ani dla mnie, ani dla mojej mamy, także pewnie kiedyś nabędziemy swój własny egzemplarz. No i na samym wierzchu książka, o której już Wam wielokrotnie opowiadałam i wspominałam, ale nie miałam własnego egzemplarza, ponieważ nie było wznowienia. Ja czytałam swoją w e-booku. Elizabeth Strout i Olive Kittredge. Najlepsza, jedna z najlepszych książek, które przeczytałam w zeszłym roku, ale tak naprawdę wśród tych książek, które były w samej czołówce, to jest jedna z tych, o których cały czas myślę, do których cały czas wracam myślami i chciałabym przeczytać ją jeszcze raz. I mam wrażenie, że to może być jedna z moich ulubionych książek w ogóle. Historia małego miasteczka, no i Olive Kittredge, niezwykła bohaterka, często irytująca, nie do końca stereotypowa. Naprawdę bardzo, bardzo dobra książka. Elizabeth Strout fantastycznie opisuje emocje, zupełnie nie wiem, jak ona to robi, ale czyta się niesamowicie tej książki, a najlepszą z nich, jak na razie, którą czytałam, jest właśnie Olive Kittredge. I bardzo się cieszę, że mam to wydanie pasujące do całej reszty. Tutaj stoi cała moja Strout, więc muszę wygospodarować dla niej trochę miejsca. Jedyne, co mnie martwi, to to, że te piękne złote litery, one się ścierają w tych najnowszych egzemplarzach. Nie wiem, o co chodzi. Ta jest jak na razie w stanie idealnym.
No, w najbliższym czasie pewnie nie sięgnę po raz drugi po tę książkę, ale naprawdę jest to jedna z tych pozycji, które chciałabym kiedyś przeczytać jeszcze raz, więc dobrze, że mam swój egzemplarz. Następna książka jest przykładem tego, jak księgarnia Czytam.pl zrobiła świetny interes, dając mi książkę Flavia Deluz Zatrute ciasteczko. A ja tutaj mam drugą część Flavia Deluz Badyl na Katowski Wór. Musiałam kupić sobie drugą część, bo pierwsza naprawdę bardzo mi się podobała. One to są zamknięte historie, one nie są ze sobą powiązane i można poprzestać na jednej, ale ja po prostu zakochałam się we Flavii jako bohaterce. Jest to 11-letnia dziewczynka, która bardzo interesuje się chemią, najbardziej fascynują ją trucizny, jest taka lekko niedostosowana społecznie i w ogóle przypomina małego Sherlocka Holmesa i rozwiązuje właśnie kryminalne zagadki. Jest to bardzo klasyczny kryminał, bardzo takie subtelne, dobre poczucie humoru autora Alana Bradley'a, które bardzo przypadło mi do gustu, świetny język, więc nie mogłam się doczekać, kiedy sięgnę po drugi tom Flavii. Jest chyba 7 tych tomów, zobaczymy jak długo wytrwam, ale jak na razie mam ochotę czytać i jestem bardzo ciekawa tej części. Badyl na Katowski Wór. Nietypowy tytuł, dlatego że wszystkie tytuły tych książek są nawiązaniem do wierszyków. Każda książka zaczyna się od wierszyka, przy czym w takim wypadku ta poprzednia część powinna mieć nie tytuł Zatrute ciasteczko, tylko Ciasteczko słodkie u dna. Tutaj mamy właśnie wierszyk, rymowankę, gdzie znajdzie się pewnie ten fragment Badyl na Katowski Wór. Ciekawy zabieg, przez to te tytuły są takie oryginalne. Bardzo polecam Wam Flawię i ja pewnie niedługo zabiorę się za tę drugą część. I teraz książka, dla której właściwie zrobiłam całe to zamówienie, bo pewnie gdyby nie ona, to tak szybko nie zebrałabym się do robienia jakichś zakupów, bo jak mówiłam, mam co czytać. Musiałam kupić Misulę Johna Krakauera. Jest to książka, o której słyszałam dosyć dawno temu, czytałam jakiś artykuł i myślałam o tym, żeby ją przeczytać, ale ona była w ogóle niedostępna po polsku, więc zakładałam, że kiedyś sięgnę po oryginał, ale wiadomo, że bardzo ciężko jest mi się zebrać do czytania po angielsku. No i nagle okazało się, że Misula wychodzi po polsku. Ja mówiłam, że to jest książka, na którą bardzo czekam, którą chcę kupić. I dziwne, że nie kupiłam jej od razu po premierze, ale no, miałam takie jednak postanowienie, żeby tych książek nie zamawiać. Wiedziałam, że ta książka musi się w moich rękach znaleźć. Jak na razie bardzo dobre recenzje, chociaż też zróżnicowane. Książka, którą ciężko się czyta, bo temat jest bardzo trudny. Jest to książka o gwałtach na amerykańskim uniwersytecie, w miasteczku uniwersyteckim. Podobno bardzo mocna rzecz, bardzo ważna rzecz, a ja liczę na to, że dobrze napisana, bo Wszystko za Everest Krakauera to jest książka, którą ja bardzo lubię, niezależnie od tego, że zaraz ktoś mi napisze, że Krakauer przekłamywał fakty, ale książka jest świetnie napisana i mam nadzieję, że Misula też będzie naprawdę bardzo dobrze napisana. Pokażę Wam jeszcze jedną książkę, którą kupiłam w ostatnim czasie, w styczniu. I jest to Znachor, w tym wydaniu Bellony i te wydania zdaje się były dostępne tylko w Biedronce. Ja kupiłam tę książkę za 20 zł w Biedronce, wybrałam sobie Znachora, bo to jest jedyna chyba z tej serii takiej klasycznej, która została w ten sposób bardzo ładnie wydana, której nie mam na półce, a no staram się nie dublować książek tylko dlatego, że mają ładne okładki. Znaczy nie staram się, nie robię tego po prostu. Zastanawiałam się nad Niebezpiecznymi związkami, bo mam takie naprawdę paskudne wydanie filmowe. Ale z drugiej strony ja nawet nie jestem pewna, czy będę po tę książkę jeszcze sięgać, więc nie ma sensu. Natomiast Znachora naprawdę chętnie przeczytam. Widziałam kiedyś film, ale naprawdę już słabo pamiętam, o co chodziło. Nie przeczytałam tej książki na studiach, to się przyznaję bez bicia, chociaż chyba miałam ją na liście lektur, ale mam wrażenie, że moja lista lektur po prostu była nieskończona. I akurat po Znachora nie sięgnęłam, ponoć bardzo dobra i naprawdę jestem ciekawa, więc chętnie przeczytam. Przeczytałam sobie kilka pierwszych zdań i zapowiada się naprawdę nieźle, więc mam nadzieję, że nie będzie to tylko ładna okładka na mojej półce. Tak więc w ten sposób prezentuje się ten stosik, całkiem pokaźny, ale też nie jakiś taki szaleńczy i myślę, że takich niesamowicie wielkich paczek i rozpaczkingów, jakie pokazywałam Wam jeszcze jakiś czas temu, w najbliższym czasie nie będzie. Chociaż zwykle, kiedy mówię, że czegoś nie będzie, to się za chwilę dzieje. Ale ja już po prostu nie mam miejsca na książki, więc muszę się ograniczać. Dajcie mi koniecznie znać, czy coś z tego czytaliście, co polecacie czytać w pierwszej kolejności, choć nie czarujmy się, że na pierwszy ogień pewnie pójdzie Misula, chociaż być może Flavia.
ale również intryguje mnie bardzo Margaret Atwood, bo już od dawna chciałam po raz kolejny po Margaret Atwood sięgnąć. Tak jak widzicie, wszystko przede mną, może będę czytać zupełnie co innego. Dajcie znać, co czytaliście, co Wam się podobało, co niekoniecznie, co powinnam czytać w pierwszej kolejności. Oczywiście zachęcam Was, żebyście subskrybowali nasz kanał, obserwowali nas na Facebooku, na Instagramie, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie rozpaczkingi takich bieżących małych paczek książek od wydawnictw, bo to wrzucamy na nasze Instastory, także obserwujcie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!